Chcę dzisiaj mówić o budowaniu relacji. Zrobiliśmy wcześniej już do tego wstęp. Dzisiaj chcę mówić już konkretnie o budowaniu relacji. I teraz tak. Główny aspekt, jeżeli chodzi o budowanie relacji z drugim człowiekiem, to jest relacja z samym sobą. Jeżeli nie masz rozwiniętej relacji z samym sobą, to twoje relacje z innymi ludźmi będą niekompletne, kulawe, krzywe, złe i tak dalej. Gdy siebie lubisz, cenisz i masz do siebie zaufanie, to łatwiej ci jest wchodzić w relacje z innymi ludźmi. To jest jakby początek. Trzeba się lubić, cenić i mieć do siebie zaufanie. Czasami słyszałem od ludzi, którzy mówią, ja samemu sobie nie ufam nawet. Koniec. Jak ty sobie nie ufasz, tak ty możesz zaufać Bogu albo drugiemu człowiekowi. Ufam Bogu, a sobie nie. Tak mówią ludzie. Podam wam teraz skrót zbudowania samoświadomości. Bo żeby siebie lubić, cenić i mieć do siebie zaufanie, to trzeba być samoświadomym. Po pierwsze, musisz być świadomy swojego potencjału, który posiadasz. Musisz być świadomy potencjału. Po drugie, musisz być świadomy ograniczeń. Po trzecie, musisz być świadomy swojej wysokiej wartości. Po czwarte, musisz być świadomy celowości twojego życia, czyli jaki ty masz cel życia. Następnie musisz się akceptować takim, jakim jesteś. Następnie musisz rozumieć swoją odpowiedzialność na tym świecie. Za co ty jesteś odpowiedzialny? Ty musisz być świadomy. Następnie musisz uczyć się zarządzać swoimi emocjami, priorytetami i wyborami. I to jest nauka. Czyli rozpocząć musisz taką naukę. Te rzeczy, które przed chwileczką powiedziałem, one pomogą ci zbudować samoświadomość. Będąc świadomym samego siebie, możesz o siebie prawidłowo zadbać. Tylko ludzie świadomi sami siebie mogą o siebie zadbać. A gdy umiesz zadbać o siebie, to jesteś gotowy, żeby zadbać o innych. Bo jeśli nie zadbasz o siebie, to na pewno nie zadbasz o innych. Sparafrazowano to w Piśmie Świętym w taki sposób. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Rozłożyłem wam ten werset.
To jest to. Ja w ogóle was bardzo proszę, żebyście przesłuchiwali takich warsztatów wielokrotnie. Nie traktujcie tego jako informacji, która jest przyjęta, bo te informacje trzeba bardzo mocno, głęboko rozważać. Kiedyś Basia o tym powiedziała na poziomie fundamentów. I te rzeczy również tak wyglądają. Jeżeli człowiek zaczyna zderzać się z tymi rzeczami w swoim życiu, to zaczyna ustalać faktyczny stan prawdy w swoim życiu. Może śmiało wtedy powiedzieć, że siebie, lubię siebie, cenię siebie, mam do siebie zaufanie. Albo musi powiedzieć, nie lubię siebie, nie cenię siebie za bardzo, nie do końca sam sobie ufam. Trzeba określić stan faktyczny własnej osoby. Bo wtedy można o siebie zadbać, bo jeżeli się dowiadujesz na przykład, że ty nie lubisz siebie, prawda? Że masz zaniżoną samoocenę, że nie akceptujesz masy rzeczy, że w ogóle nie radzisz sobie z tym, że różnego rodzaju masz ograniczenia, to cię w ogóle rozwala, to jak o siebie zadbasz? Jak ty zadbasz o siebie? Główna sytuacja, która następuje w tym momencie, to jest zepchnięcie tego w podświadomość. Bo się co? No nie chce się oglądać takiego. No kto się chce oglądać w jakiegoś karpatego dziwnego? Nikt tego nie chce. To się spycha. Spycha się, a potem tam siedzą demony i to żrą. Rozumiecie? A więc najpierw relacja z samym sobą. To jest początek. Umiejętność zadbania o siebie otwiera nam drogę do zadbania o innych. Chcemy relacji. Ale kim jesteśmy, żebyśmy te relacje mieli zdrowe? Co my wniesiemy w tą relację? Jaki produkt wniesiemy? Ktoś kiedyś powiedział, jak się modlisz o męża księcia, to musisz być księżniczką. To jest bardzo ważne i vice versa. Modlisz się o księżniczkę, to najpierw musisz być księciem. Rozumiesz, bo jak jesteś dziadem kalwaryjskim, to żadna księżniczka do ciebie nie przyjedzie. Rozumiesz? Na niczym. Bo Bóg jest mądry. I Bóg plebsowi nie daje księżniczek. Rozumiecie? Bo jest napisane, że ziemia drży przed tym, gdy sługa staje się księciem. To ziemia drży. Jakie są takie główne cztery podstawy budowania relacji? Po pierwsze, to są zdrowe intencje. Musisz mieć zdrowe intencje zbudowania relacji z kimś. To nie może być chora intencja. To nie może być chęć wykorzystania kogoś, zatkania swoich deficytów. Rozumiesz? Tak to nie działa. No to się wszystko wiąże z tym, jak ty jesteś zdrowy. A więc zdrowe intencje. Po drugie, wizja tego, jakich ludzi chcesz zaprosić do swojego życia. Ty musisz mieć wizję ludzi, jakich chcesz zaprosić do swojego życia. W ogóle wielu ludzi to w ogóle wrzuca do swojego życia wszystkich. No ale po co ty to robisz? Bo chcę mieć ze wszystkimi takie relacje. Ja wiem, że to jest orgia. W porządku, jak lubisz orgię, nie ma problemu. Chodzi, żebyś wiedział, jaki jest w ogóle stan faktyczny tego zjawiska. Musisz mieć wizję ludzi, których zapraszasz do swojego życia. To musi być jakiś rodzaj ludzi. Konkretny rodzaj ludzi. Aby relacja była dobra, prawidłowa. Po trzecie, to jest zaplanowanie priorytetów relacyjnych z punktu widzenia twojego szczęścia. Czyli wchodzę w relację i zadaję sobie proste pytanie. Tak? Jakie szczęście mi to przyniesie? Bo jak wchodzisz w relację i to przynosi, to ma przynieść nieszczęście, to lepiej nie wchodź w tą relację.
Nie można wchodzić w relację, która ma przynieść nieszczęście. To musi być priorytet. Ja będę wchodził w relację tam, gdzie będzie mi to przynosiło szczęście. Różnego rodzaju szczęście. Bo są różne relacje, ale szczęście. Szczęście emocjonalne, szczęście finansowe. Rozumiecie? Różne szczęście. I po czwarte, to jest pielęgnowanie, dbanie i opieka w stosunku do powstałych relacji. Relacja, kiedy powstaje, to trzeba ją pielęgnować, trzeba o nią dbać, trzeba się nią opiekować. Relacja nie będzie funkcjonowała, jeżeli ona nie będzie stymulowana. To nie chodzi, że to trzeba ciągle nakręcać jakąś koniunkturę w relacjach, bo to jest chore. To są chore rzeczy. Ale relacja jest pewnego rodzaju produktem społecznym i ona wymaga tego, aby była jakoś karmiona. Czymś trzeba karmić relację. Trzeba się nią opiekować. Trzeba o nią dbać. Wiele na przykład ludzi, którzy się wiążą w pary, wychodzą za mąż, żenią się, w pewnym momencie dziwią się po paru latach, że coś mówi, jakby coś uleciało z naszego małżeństwa. Ja mówię, co tam uleciało? No, jest inaczej niż było na początku. Ja mówię, jak to jest inaczej niż było na początku? Pewnie nie dbałeś. Tak? Bo jakbyś dbał, to by nie uleciało. Rozumiesz? To jest trochę tak jak w ogóle z tą łaską, co mówiliśmy. Ludzie przychodzą do Boga i teraz nie zamierzają brać wiarą łaski, ale cieszą się, że jest łaska. Tak samo ludzie się pobierają i myślą, o, to będzie teraz tak miłość, tak będzie tu trwać. No ta miłość na poziomie agape będzie trwać, bo ona jest wieczna. Tylko, że nic poza tym nie będzie. Ja napisałem taki artykuł o miłości, czy z was, którzy czytaliście, to wiecie. Bo jest kilka słów greckich w Biblii wymienionych na miłość, określających miłość. I agape to jest podstawa podstaw, tak? A z tego dopiero rzeczy wynikają. Ja bym ogólnie nie chciał, żeby moja żona mnie kochała tylko miłością agape. Rozumiecie? Ja przypuszczam, żebyśmy nie przetrwali 27 lat tylko na tym. No kiedyś taka rozmowa była Piotra z Jezusem, nie wiem, czy pamiętacie. Piotrze, czy ty mnie kochasz? On mówi, kocham, tylko my tak to czytamy. A tam jest napisane tak, Piotrze, czy ty mnie fileo? A mówi, ja ciebie agapę. Oni się nie dogadali tam. Rozumiesz? My się nie dogadali. Piotr się z nim nie dogadał. On się z Piotrem nie dogadał. Chodziło głębiej, mocniej, bardziej. To wtedy dwóch różnych miłościach mówili. Miłość wymaga pielęgnacji i każda relacja wymaga też pielęgnacji. I teraz pokażę wam szczegółowe zasady budowania relacji. Po pierwsze, to jest zainteresowanie. Im bardziej interesujesz się drugim człowiekiem, tym większa szansa, że on zainteresuje się tobą. To bardzo ważna zasada. Wielu ludzi chodzi tak sobie i mówią, może ktoś mnie w tym życiu zauważy. Co wiesz? Może ktoś mnie tu tak wyrywie. Nikt mnie nie wyrywa. Czemu mnie nikt nie wyrywa? To może ty spróbuj kogoś wyrwać. Może wyrwij kogoś. Rozumiesz? Może się zainteresuj. Ludzie myślą, niektórzy mają taką tarczę z napisem miłość na czole i wszyscy ją widzą. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochasz mnie? Nie widzisz? Nie widzę.
Kiedyś w takim kościele tutaj warszawskim przyszedł taki zborownik do pastora i mówi do niego tak: pastorze, tu się ze mną nikt nie przywitał w tym kościele jeszcze, a chodzę tu już 2 lata. A mówi: a ty się z iloma przywitałeś? Mówi pastor do niego: z iloma ty się przywitałeś? Zainteresowanie. Im bardziej interesujesz się drugim człowiekiem, tym jest większa szansa, że on się zainteresuje tobą. Bo głębina przyzywa głębiny. A co siejesz, to zbierasz. Stare zasady. Druga rzecz to jest ważność. Spraw, by ludzie w relacji z tobą czuli się ważni. Chcesz mieć dobre relacje? To sprawiaj, żeby ludzie w relacji z tobą czuli się ważni. Niech czują się ważni, niech czują się kimś. Nauś. Nie odwrotnie, że wchodzisz w relację i ty pokażesz, że ty jesteś ktoś. Tylko spraw, żeby ktoś czuł się kimś. Zrób to, wykorzystaj swój potencjał. Masz Boga w sobie. Po trzecie, porzuć narzekanie. Przyjaciele, pokażę wam drastyczne badania. Około 70% ludzi nie obchodzi, że jest ci źle. Około 70% ludzi, których spotkasz, w ogóle nie będzie obchodziło, że jest ci źle. To są badania socjologiczne. A około 20% ludzi będzie się cieszyć, że ci nie wychodzi. To są badania socjologiczne. To są naukowe badania w naszym kraju. Jest 10% takich, których można nazwać altruistami. 10% altruistów jest mniej więcej w tym kraju. A więc jak zaczniesz narzekać, to mniej więcej 90% ludzi nie będzie się chciało z tobą relacjonować. Bo te 70% w ogóle cię będzie odrzucać i powiedzieć: nie, 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 nie. I tak jest źle na ziemi w ogóle. A ten jeszcze w ogóle opowiada, jak mu źle. O, dziękuję bardzo. A 20% będzie zacierać ręce: dobrze, że mu się. Dobrze, że nie tylko mi jest źle. Wiesz, o co chodzi? Raz na 10 osób trafisz altruistę. Być może rzucisz mu się na plecy i nie będziesz chciał się odłączyć od niego. Będę mu narzekał, nic nie będzie robił. Będę mu narzekał, nic mu nie będzie robił. Rozumiesz? Zorientuj się, czy jest pełnosprawny psychicznie. Rozumiesz? Generalnie nie narzekaj. Narzekanie samo w sobie jest grzechem. Za wszystko dziękujcie. Wdzięczność to jest siła Boga na ziemi. Chcesz, żeby twoja siła rosła? To bądź wdzięczny. Będzie twoja siła nawet fizyczna rosła. Fizyczna. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, co się mówi. Jak będziesz wdzięczny, będziesz miał wdzięczność. A jak będziesz narzekał, to będziesz podsycał piekło i na pewno nie będziesz znajdował przyjaciół. Ja bym nie chciał mieć przyjaciela, to by siedział i by narzekał cały czas. Choć byśmy sobie poszli, choć pojedziemy na wczasy. Ja bym sobie pomyślał o 3 tygodniach wczasów z nim. Powiem, mówię: 3 tygodnie, mówię, zabiję mnie. 3 tygodnie mnie zabije. Pojechał na wczasy i to go zabiło. Rozumiesz, o co chodzi? I siedzisz w jednym pokoju z człowiekiem, który w ogóle narzeka na wszystko. Rozumiesz? Jest zimno, to jest za zimno. Jest ciepło, to jest za gorąco. Pada, to jest mokro. Jak nie pada, to jest sucho. To są tacy ludzie. Człowiek: o, śnieg napadał. O, nie ma śniegu. Wiesz? Nie będzie śniegu, nie będzie śniegu w styczniu, to będzie źle. To jest za zima w ogóle, kiedyś to były zimy. Napada śnieg, kurcze nie posprzątają, nie wysypią. Rozumiesz? Na jezdniach się ślizgasz. Źle jest. Lato jest zimne? Rozumiesz, o co chodzi? Kiedyś to były lata. Panie! Kiedyś to było, jest gorąco, żyć nie można. Z domu nie wychodzić.
Rozumiesz? Żyć z takim człowiekiem jest bardzo trudno. Dlatego nie narzekaj. Po czwarte, dąż do zgody. Szukaj okazji do przytaknięcia. Ucz się tak komunikować. Szukaj okazji do stanięcia po tej samej stronie poglądów. Ludzie wchodzą w relacje i robią pierwszą rzecz, to tworzą kontrę komunikacyjną. Ktoś mówi tak, wiesz co, wczoraj to miałem taką sytuację, a niech to będą chrześcijanie na przykład. Wczoraj miałem takie spotkanie z Bogiem, naprawdę modliłem się, rewelacja. Ale mówi, słuchaj, to jeszcze nic. Ja w zeszłym tygodniu, wiesz, człowieku, relacja. Ten mu mówi właśnie, dzieli się z nim, że miał wczoraj spotkanie z Bogiem cudowne. Ten mówi, słuchaj, to jeszcze nic, w zeszłym tygodniu to ja miałem spotkanie z Bogiem. Wow! Twoje spotkanie z Bogiem to mojemu do pięty sięga. Przyjacielu! Rozmowa chrześcijan. Przeciętne rozmowy. A rozumiecie, co to jest? Piekło na ziemi. Zamiast powiedzieć, super, opowiedz mi o tym. Rewelacja, co się wydarzyło wczoraj, dawaj. Rozumiesz? Gość opowiada, ty mówisz, no ty, no masz rację. Słuchaj, rzeczywiście, no faktycznie. Takich słów się nie używa. Używa się innych. Bo co? Bo poczucie własnej wartości jest jak fiutek krasnoludka. I koniecznie trzeba pokazać, jakie twoje było spotkanie z Bogiem. Jaki ty jesteś kozak duchowy. A trzeba patrzeć na punkt pierwszy, na początek, na wstęp. Relacja z samym sobą. Dystans do siebie. Luz wewnętrzny. Wtedy w relację się wchodzi, tak? I drugiej strony nie stawia się w miejscu, tak? Ciemności, aby samemu jako gwiazda zabłysnąć. Kiedyś rozmawiałem z Bogiem, ja mówię, Boże, bo tam prześladują mnie, kurcze, krzyczą na mnie, szumią ciągle. A potem powiedział, bo każda gwiazda potrzebuje ciemności. Jak ktoś chce zabłysnąć, to musi najpierw stworzyć ciemność. A więc jest trzy, jeśli w twojej osobie stworzy ciemność, to sam będzie błyszczał na twoim tle. To proste, to są zasady psychiki. A to w relacjach jest niemożliwe przecież. Dlatego szukaj okazji w relacji do stanięcia po tej samej stronie poglądu. Rozumiesz? W ten sposób będziesz ją budował. Piąta rzecz. Nie musisz mieć zawsze racji. Bardzo ważna sprawa. Twoje słowo nie musi być ostatnie. Nie musisz być tą kropką na końcu. Nie musisz obronić każdego twojego przekonania. Ludzie wchodzą w relacje i koniecznie chcą wszystkie przekonania. Mówię, dlaczego obronić te przekonania? Czy one są i koniec. Mam jakieś przekonania, czy mam ich bronić? No bronić swoich przekonań? No mam wchodzić w relację z człowiekiem i w ogóle cały czas się upierać, proszę ciebie, że woda jest mokra, w ogóle, a powietrze jest w ogóle niewidoczne, przecież to jest jasne jak konstrukcja cepa. Rozumiesz? Mam przekonania swoje, super, no mam przekonania. To nie oznacza, że ustawicznie muszę te przekonania przed tym człowiekiem uwalniać. Ktoś coś mówi, to coś nie pasuje do moich przekonań i natychmiast jest riposta. No ale wiesz, ja... No co ty? No po co to robisz? Po co zaczynasz te zdanie? Co to w ogóle jest? Po co ty zaczynasz te zdanie? Dlaczego ty uważasz, że ty koniecznie musisz wyrazić teraz swoją opinię? Nie wyrać. A co to jest? Świat się zawali? Pozwalaj ludziom mieć swoje poglądy, chyba że wychodzą one poza strategiczne prawdy.
Jak one nie wychodzą poza strategiczne prawdy, to niech ludzie mają swoje poglądy. Dlaczego nie mają więc swoich poglądów? No w ogóle dlaczego nie? Jeden lubi czekoladki, a drugi jak mu nogi śmierdzą. No nie wiem, no. W ogóle rozumiesz? No co mnie do tego? Rozumiecie? Kiedyś byliśmy na Kasprzaka i tam kolekta była zbierana i potem liczymy kolektę, a ja byłem na usłudze, kata liczy kolektę, a tam paragon na kupienie wibratora z X-Shopu. Ktoś wyjął z kieszeni i rzucił. I kata dzwoni do mnie, ty, ktoś wrzucił, mówi, tak dla śmiechu do mnie dzwoni, nie? Ktoś wrzucił w ogóle paragon, że wibrator kupił w seks-shopie. Ja zacząłem śmiać, mówię, fajnie, nie? Za jakiś czas, chyba dwa dni później, ja cały czas na usłudze jestem, bo tydzień nie było na usługach, dzwonił, Agata, ty Artur, zadzwonił do mnie tu chłopak od nas z kościoła, mówi, Agata, męczy mnie sumienie, to ja ten wibrator kupiłem. Agata już przecież nie mogła ze śmiechu, wiesz, ale powagę trzeba. Mówi, a po co ten wibrator kupiłeś? Tak kupiłem, bo chciałem, żebyśmy tam z żoną mieli seks atrakcyjniejszy. Mówi. Agata mówi, ale to drogo dałeś. Mówi, ja mam tańszy. A on zgadz. Masz wibrator? Kata mówi, no i to tańszy. Ale diabeł cię skupnął na parę groszy. Rozumiesz, o co chodzi? Powiedział, o co chodzi? Przecież to jest jego przekonanie. Tak jak to, że mamy wibrator w domu, to jest nasze przekonanie. Nie chcesz mieć wibratora? Nie miej, kto ci każe. A ja mam i chodzę z Bogiem. Wow! Dla ludzi mówią, a wiesz, uważasz, że Bogu przeszkadza mój wibrator? Czy mam w domu? Że przez to namaszczenie spada na mnie? Że ja nie mogę przez to uzdrawiać chorych, bo ja mam wibrator w domu? Że ja martwego nie skrzeszę, mam wibrator? Miałem wibrator i dwie osoby z martwych strzesiłem. Wow! A co moje przekonanie? Nie chcesz nie mieć, nie każ. Ale masz, to jest twój problem. Albo twoje szczęście. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że my musimy pozwalać ludziom mieć swoje poglądy. Jeśli te poglądy, one nie burzą strategicznych prawd. Rozumiecie? Swoje poglądy. Bo inaczej relacje będą padać. Po szóste, akceptujmy ludzką odmienność. Nie stawiaj warunków do zmian, chyba że one są niezbędne na płaszczyźnie strategicznych prawd. Nie stawiaj człowiekowi warunków do zmian. Będę z tobą się przyjaźnił, jeśli. Albo naciskam na człowieka, żeby on się zmienił, bo on musi być taki, jak mój wizerunek tego człowieka. Nie. Puzzle mają to do siebie, że z jednej strony jest dziurka, z drugiej patyczek i dlatego to do siebie pasuje. Puzzle. Rozumiesz? To są rzeczy odmienne. Szanujmy odmienność drugiego człowieka. Wiecie, kto stworzył ludzi odmiennymi? Bóg. Nie ma dwóch takich samych ludzi na świecie. Nie ma. Ludzie są odmienni. To jest rozmach Boży. To jest rozmach Boży. Nie wolno stawiać warunków w relacji. Warunki stawiamy w tym momencie, jeżeli jest zaburzenie strategicznej prawdy. Wtedy tak. W innym wypadku nie.
Siódma rzecz to jest tak zwana reguła wzajemności, czyli prawo przyciągania. Zezwalaj jakby na to, aby śmiało lubić drugiego człowieka, szanować, cenić. Bo w tym momencie zaczniesz przyciągać szacunek, lubienie, cenienie do swojego życia. Jeżeli będziesz uwalniał poszanowanie, jeżeli będziesz uwalniał lubienie, rozumiesz, będziesz uwalniał to w swoich zachowaniach. Jeżeli będziesz uwalniał docenianie, to to do ciebie wróci. Rozumiesz? W postaci jakiegoś człowieka, który będzie ciebie lubił, ciebie szanował, który będzie ciebie doceniał. To jest prawo przyciągania. Co siejesz, to zbierasz. Ja w ogóle na przykład lubię ludzi. Generalnie. Na przykład ja nie potrzebuję odpoczywać od ludzi. Ja nie mam czegoś takiego, muszę odpoczywać. Ja nie mam. To nie znaczy, że każdy tak powie. Do niego, ja mówię o sobie. Ja mówię, że ja takiego czegoś nie mam. Jaki ja zbieram tego owoc? W ogóle zbieram owoc taki, że do mnie lgną ludzie. Ja w ogóle nie mam na przykład w swoim życiu takich ja mam albo kontakty bliskie z ludźmi, w zasadzie takie, albo mnie nienawidzą. To jest taka druga frakcja. To jest takie trochę zero-jedynkowe, bo albo ja wchodzę i mam z ludźmi dobrą, miłą, fajną relację, albo to jest druga strona, że ludzie mnie nienawidzą, chcą, żebym umarł, przeklinają mnie i tak dalej. Ale dlaczego to jest tak? Bo ja na przykład ja lubię ludzi. Czasami zagadam się, że ona mówi, ty się patrzysz na kogoś, jakbyś rentgenem kogoś prześwietlał. A ja się czasami się mówię, siedzę i się patrzę na kogoś. Dlaczego? Bo ja lubię człowieka. Wiecie, czasami mam tam objawienie jakieś, a czasami w ogóle patrzę, w ogóle jakie ma buty, uszy. Bo ja człowieka lubię. Bo człowiek jest fajny dla mnie. Rozumiecie? Mnie cieszy, że ludzie są inni, mają różną urodę, mają różne rzeczy. No nie wiem, w ogóle jeden ma włosy, drugi nie ma. Jeden ma tak, drugi ma krzywiej. Że się przyglądam temu, mówię, ciekawe to jest, mówię. Naprawdę. I skutek jest taki, że ludzie lgną też do mnie. Jakby zbieram to. Ja na przykład też szanuję ludzi. Szanuję, znaczy nie mam takiego czegoś, że jest jakiś człowiek i tego człowieka ja chcę w ogóle zdyskredytować, skasować, coś tam mu pokazać jaki ja tam jestem, w ogóle tu zaraz go wezmę, w ogóle mu pokażę. Nie. Szanuję człowieka. I w ogóle spotykam się z tym z drugiej strony. To odbija potem do mnie. Bo to jest zasada wzajemności. Ósma rzecz to jest wdzięczność. Okazuj wdzięczność za każdym razem, gdy ktoś coś dla ciebie zrobi. Jak ktoś coś dla ciebie zrobi, to wdzięczność okazuj. Naprawdę bądź wdzięczny w sercu i na zewnątrz. Nawet jeśli małe rzeczy ktoś dla ciebie zrobi. Nie traktuj tego, że on powinien. Jesteśmy w jednym kościele, to powinien. Nie. Traktuj to jak prezent, prawdziwy prezent. Nawet jeśli są to małe rzeczy, okazuj wdzięczność z uwagi na małe rzeczy wobec ludzi. Ktoś cię czegoś nauczy, ktoś ci coś da, ktoś cię za coś opieprzy. Okaż wdzięczność. Dziękuję ci, że mnie opieprzyłeś. Naprawdę było to dla mnie dobre, zdrowe. Dać coś ktoś, nie myśl o taka mała rzecz, taką małą rzecz mi dał, taką małą mógł mi taką dać. Podziękuj mu za tą małą rzecz. Doceni ją. Połóż w mnie, ja na przykład od córki mojej dostawałem różne rzeczy. Jak ona była mała, ona mi przynosiła coś, to coś nie znaczyło, nie było warte nic. Na przykład była to kulka plasteliny z wciśniętym jakimś tam badziewiem. Ten padziew mi przynosiła. Ja ten padziew stawiałem na biurku. Dlaczego? Bo to było jej serce wylane.
Zbierałem wszystkie laurki od niej, jeszcze jakieś mazane takie, wiesz, tam, ta. Serduszko jakieś krzywe, że co chodzi. Ja zbierałem te rzeczy, ja je mam. Dlaczego ja je mam? Bo ja się tak uczyłem wdzięczności. I ona nieraz przychodziła, nieraz przyglądałem, coś ona przychodziła, ty to masz? Teraz, wiesz, ma 13 lat, wiesz, bo... Ona mówi, to jest żenujące, tato. Ja mówię, to nie jest żenujące, tylko miałaś 4 lata. Rozumiesz? I ci się wydawało, że może ciebie, że koń ma 4 nogi, jedna koło drugiej. Jedna, druga, trzecia, czwarta, koń. 4 nogi w rzędzie. To było dzieło sztuki. Ja doceniałem. A więc wdzięczność. 9. rzecz. Okazuj uznanie. Chwal ludzi i wyrażaj podziw wobec ludzi. Dostrzegaj w ludziach rzeczy wspaniałe. Chwal ich i wyrażaj podziw wobec tych spraw. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o relacje. A nie ktoś coś zrobi, a ty będziesz w porządku. Albo, no, dobrze. Rozumiesz? Albo, no, nareszcie się nauczyłeś dyscypliny. Nie. Wyraź podziw. No ale to on to musi robić. Jak musi robić? Musi to człowiek umrzeć. Bo postanowiono każdemu raz umrzeć. Tak jest napisane u Hebrajczyków. A więc każdy musi umrzeć. Rozumiesz? To na pewno musi. Ale nie, bo to jest żona i ona mi ugotowała obiad. Ona musi mi gotować. Nie musi ci gotować. Nie musi ci gotować żona. Rozumiesz? Podziękuj żonie za obiad i doceń ten obiad. Doceń to. Pochwal ją. Rozumiesz? Wyraź podziw. A jednak jak taki gość kiedyś był, Derek Prince go opisywał. Tam od błogosławieństwa do przekleństwa takie są fajne opisy, takie świadectwa. I opisywał w ogóle w książce, że mówi, mąż całe życie narzekał, jak żona gotuje. Mówi, kurczę, mówi, dość cię mam, mówi. Strasznie gotuje. Wrzody od tego będę miał, mówię, umrę od tego. Rozumiesz? Dostał wrzodów. Dostał wrzodów na żołądku od tego, że przeklinał obiad żony. Rozumiesz? Gość cierpiał na wrzody. Ja nie wiem, czy się nie wykończył. Tak? Pamiętam już te książki. Rozumiesz? Obiady żony go załatwiły. Dlaczego? Bo zamiast doceniać, tak? To marudził. A więc okazuj uznanie. 10. rzecz. Doskonal się w słuchaniu. Przecież relacja to jest 60% słuchania. 60% słuchania to jest relacja. To jest tak jak z Bogiem. Ludzie ciągle do Boga idą i coś mają do powiedzenia. 60% to jest słuchanie. W relacji. 20% to jest zadawanie pytań, a 20% to jest dopiero mówienie od siebie. To jest relacja. 60% słuchanie. Naucz się słuchać. Człowiek chce być wysłuchany. Daj mu swój słuch, a nie swój język. Bądź takim człowiekiem. Język później. Później będziesz mówił. Na razie słuchaj. 11. rzecz. Bądź ciekawy. Rozmawiaj z ludźmi o tym, co ich interesuje, pasjonuje, czy też przeraża. Bądź ciekawy. Nie zasypuj drugiego człowieka tym, co ciebie pasjonuje. Rozumiesz? Tym, co ciebie interesuje. Tylko zainteresuj się tym właśnie, co on ma. Zaciekaw się tym.
Bądź zainteresowany różnymi rzeczami, które on posiada. Duchowymi, emocjonalnymi, fizycznymi. Bądź ciekawy. Dwunasta rzecz to jest to, że trzeba pamiętać, że relacja jest procesowa. To jest proces. Na różnych odcinkach czasu relacja może przybierać różny kształt. Relacja zazwyczaj nie będzie jednostajna. Ona będzie się zmieniać. I kiedy ona się zmienia, wielu ludzi się dziwi. Ale kiedyś to mieliśmy inaczej ze sobą. Bo kiedyś byliśmy młodsi. Kiedyś mieliśmy trocinę w głowie, a teraz jesteśmy mądrzy. Rozumiecie? Kiedyś było inaczej. Relacja ewoluuje. Tak jak na przykład w małżeństwie, to ewoluuje. To się zmienia. Ja bym w życiu nie chciał z moją żoną wrócić do relacji sprzed 20 paru lat. Ja nigdy bym tego nie chciał zrobić, nie daj Boże. Że do tamtej relacji wrócić. Przemiałem w głowie sieczki. Rozumiecie? W kule. Mówię, no ale wtedy byliście moi. Ja nie chcę być młodszy. Broń Boże, ja bym spotkał tego człowieka sprzed 20 czy tam 30 lat, no jeden go pobił. Teraz jakby stanął przede mną, to by od razu w łeb dostał. Bym go ogłuszył, skuł i powiedział do niego, słuchaj, powiem ci, jakich błędów nie powinieneś popełnić. Bo ja go nie lubię. Rozumiesz? Jeżeli chodzi w ogóle o relację, bo to debil był. Ja bym na przykład nie chciał wrócić do mojej relacji z żoną, kiedy byłem takim debilem. Nie wyobrażam sobie. Relacja ewoluuje, zmienia się, często w ogóle uszlachetnia, naprawia. Jest to procesowe. Obserwuj relacje. Nie dziw się właśnie tym rzeczom. Tylko bądź obserwatorem. No zmienia się, no to się zmienia, no my się zmieniamy, to relacja się zmienia. Normalna sprawa, no ludzie dojrzewają, stają się w ogóle w różnych dziedzinach bardziej światły, no to relacja staje się światła bardziej. Reaguj na zmiany. Pojawiają się zmiany, to reaguj. Nie bądź stagnacyjny. Wiesz. Bo kiedyś to lubiłaś, to właśnie, a teraz to. No właśnie, może zapytasz, co teraz lubię. No ale kiedyś przeminęło. Wszystko stało się teraz. Teraz jest rzeczywistość, teraz. Musisz reagować na to. Kiedyś moja córka lubiła mi siadać na kolana. Ja ją podrzucałem na kolana, ale takie coś robiła. A teraz moja córka tego nie chce robić. No. Moja córka ostatnio miała 14 elementów na twarzy. 14 rzeczy miała. Policzyłem. Szminki, podkłady, tutaj pomazane, tu czym innym. Ona ja mówię, wymień co masz. Ale kiedy wyszła z pokoju ostatnio, mówię, wymień co masz na twarzy, usiądź. Policzyłem 14 elementów, mówię, masz na twarzy. Mówię, tak powiem, od początku, jak umyłaś buzię, co zrobiłaś dalej? A najpierw położyłam to, a potem położyłam tamto, a potem położyłam tamto. Mówię, okej, okay. 14 rzeczy. Drugi raz wychodzi z boku, mówię, ile dzisiaj masz rzeczy na twarzy? No weź, no to weź. Ona jest inna niż lata temu. Nie siada mi na kolankach i nie skacze, rozumiesz, jak pączek. Musiałem zmienić relację z moją córką. Musiałem zmienić relację z moim synem. Kiedyś go woziłem na rowerku, a teraz on jeździ samochodem, który ciągnie ze sobą 40 ton towaru. Trochę inny chłopak. Trzeba było relacje przebudować. Często rodzice, kiedy ich dzieci dorastają, zapominają, że to nie są te małe dzieci. I mówią, o, bo taki byłeś fajny, mamo. Mam 30 lat. Nie możesz do mnie dzwonić i pytać, kiedy wracam do domu. No ale synu, wszystko dobrze u ciebie? Mamo, już trzeci raz mi dzisiaj o to pytasz. Jestem dorosłym człowiekiem. Pilotem samolotu. I z taką kobietą rozmawiałem, ona mówi, moja matka do mnie dzwoni kilka razy dziennie.
Mówi no kilka razy dziennie. Rozumiesz? Kilka razy dziennie do niej dzwoniła matka, na wybrzeżu taka kobieta. Czyli powiedziałem, mówię, zmień numer telefonu, potem to powtarzałem jednej osobie. Nie daj matce. Po prostu. Od tamtej kobiety, jak kilku osobom już doradziłem podobną rzecz. Mówię, ty jesteś dorosła osoba, matka nie ma, ona, matka myśli, że ty jesteś tą dziewczynką, czy tym chłopczykiem jakimś, rozumiesz? Dlaczego? Bo matka nie zatrybiła relacji, że w relacji jest zmiana. Po prostu. Musisz się dopasowywać do nowych systemów relacyjnych. Pojawia się nowa formuła relacji. Dopasowywuj się. Nie stawaj o koniem. Nie. Bo relacja się będzie rwała. Rozumiesz? Dlaczego masz to robić? Potem są małżeństwa, człowieku. Żyją parę lat ze sobą, chce jechać w lato w górę, ona jedzie, ona nad morze. Ja się porozumieć nie mogą. No jak w górę chce? Dorośli ludzie. A nad morze? Dorośli ludzie, dzieci mają, biznesy, wiesz o co chodzi? I oni się, oni do, nie dochodzą do porozumienia, nie? I oni się kłócą, nie odzywają się, nie śpią ze sobą trzy dni. Bo oni się owczasy kłócą. Na Mazury pojedzie. Rozumiesz? Kurczak się nie może się porozumieć. I ostatnia rzecz, dbaj o twoją prawość. Bądź wyczulony na toksyczność, manipulację i kompromis. W relacji takie rzeczy są niszczące i tam się ugiąć nie możesz. Czyli jeżeli wchodzi w grę połamanie fundamentalnych prawideł Bożych, to nie możesz wejść w relację. Rozumiesz? Nie możesz wejść w toksyczną relację, która będzie cię niszczyć. Nie możesz wejść w relację, która manipuluje w jakiś sposób twoją osobą. Albo ty manipulujesz kimś. Rozumiesz? Bo to co? W takich relacjach się nie wchodzi, unika się takich relacji. Nie potrafisz jeszcze radzić sobie, widzisz, że jest w tobie jakiś czarnoksiężnik z krainy Oz, rozumiesz? Do roboty, pania. Dopiero w relację wchodzi. Bo inaczej wejdziesz, będziesz czarował tą osobą. Już ją ustawisz sobie. Nie robimy takich rzeczy. Kompromisy nie wchodzimy na poziomie fundamentalnych praw. W kompromis to można wejść w ogóle, kiedy prawdy fundamentalne już są respektowane, tak? To wtedy sobie możemy wchodzić w kompromis. Właśnie. Ty nad morze, ja w góry, pojedźmy na Mazury. Tak? Na przykład. Ty chcesz do chińskiej restauracji, ty chcesz do włoskiej, tak? Pójdziemy do polskiej. Obydwoje będziemy nieszczęśliwi. Razem siedzisz nieszczęśliwy. Przynajmniej coś nam będzie łączyć. Wspólnie pogadamy o tym, jakie to jest tłuste, niezdrowe jedzenie. Wiesz o co chodzi? Ale będzie wspólnie coś. No wspólnie to wspólnota będzie. Rozumiem, coś tam zaistnieje wspólnego i ta relacja będzie do przodu biegła. To jest takich 13 elementów, które chciałbym, żebyście umieli stosować w budowaniu relacji z innymi ludźmi. One są bardzo ważne, ponieważ kiedy one realnie są wprowadzane w życie, to zaczynają pracować. Jest praca. To będzie pracować. I nigdy to was nie zawiedzie. Nigdy. A jeżeli będziecie je odrzucać, to będzie wam albo ciężko, albo nie będą w ogóle te relacje wychodzić. Albo jakieś kruche, połamane, dziwne. Warto te rzeczy sobie powtarzać, warto o nich myśleć. Ja was do tego zachęcam. Amen.